Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby wszystkie nasze działania od Ciebie brały początek i w Tobie znajdowały dopełnienie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. No to pomału docieramy do końca naszych spotkań. Pierwszego dnia, jak pamiętamy, byliśmy na zewnątrz. Przysługiwaliśmy się Kościołowi, który się modli przez drzwi, który wyznaje wiarę. Wczoraj weszliśmy do środka, patrzyliśmy na to, co to znaczy, że jesteśmy w Kościele, że jesteśmy od chrztu Jego częścią, do czego nas to zobowiązuje, do czego nas Pan Bóg przez to zachęca. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy wreszcie z tego Kościoła wyszli. Ale nie tak na dobre, tylko wyszli dobrze. Tak jak nas do tego zaprasza Pan Bóg, bo na końcu każdej mszy świętej słyszymy słowa idźcie w pokoju Chrystusa. No i właśnie można by najpierw zadać pytanie, co to za pokój, w jakim pokoju mamy iść? Czy chodzi o jakiś błogostan, o święty spokój, o to, że tego pokoju nikt nam nie będzie zakłócać? Może chodzi o to, że mamy iść w spokojny sposób? Żeby się dowiedzieć, o jaki pokój chodzi, trzeba popatrzeć w Ewangelię. Kiedy Jezus posyła 72 uczniów przed sobą do różnych miejscowości, gdzie sam chciał pójść, w ogóle pokazuje, ile tych miejsc było, skoro szli po dwóch, to Jezus mówi im, że kiedy wejdą do jakiegoś domu, by się tam zatrzymać, mają powiedzieć pokój temu domowi i mówi, jeżeli tam mieszkają ludzie godni pokoju, to spocznie na nich pokój, a jeżeli nie, to on do was wróci. Czyli ten pokój Jezusa, w którym jesteśmy posłani, to jest coś takiego, taki rodzaj pokoju, którego nikt nam nie może odebrać. Nawet jeżeli zostaniemy odrzuceni, nawet jeżeli coś pójdzie nie po naszej myśli, to nikt nam tego nie odbierze. Bo źródłem tego pokoju jest obecność Jego. Jest obecność Jezusa we mnie. Jego obecność, Jego bliskość. On jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak powiedział apostołom, kiedy wstępował do nieba i nigdy tego słowa nie odwołał. To jest ten pokój, ta bliskość, ta intymność z Bogiem, o której mówi święty Paweł, kiedy pisze, że nic nas od niej nie może odłączyć. Utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz, nic nas nie jest w stanie odłączyć od miłości Jezusa. Nikt nam tej pewności Jego obecności, tego pokoju, który z tej obecności płynie, nikt nam nie może tego odebrać. Dlaczego właściwie mamy wychodzić? Przecież jest raczej tak zwykle, że jak apostołowie na Górze Przemienienia chcielibyśmy powiedzieć, Panie, dobrze nam tu jest. Postawmy namioty, zróbmy obóz, trochę tutaj zostańmy. A Pan Bóg nas posyła. Tak jak posyła apostoł, mówi, idźcie na cały świat. My byśmy nieraz chcieli zostać z tym, co nasze, z tym, co oswojone, tym, co znamy. Mój Pan Bóg, moja modlitwa, moja pobożność, może moja wspólnota, moja parafia. Gdyby apostołowie tak zrobili, to drugie, trzecie pokolenie chrześcijan i byłby koniec historii Kościoła. Jezus mówi, idźcie, głoście i posyła wszystkich, nie tylko apostołów, ale wszystkich swoich uczniów. Tak jak to widzimy na przykład w tej przypowieści, kiedy Jezus mówi o pracownikach winnicy. Pan wychodzi o każdej porze dnia, mówi, chodźcie pracować do mojej winnicy. My należymy, jesteśmy wszczepieni w krzew winny, ale w winnicy, którą jest świat, jest jeszcze wiele innych gałązek, które trzeba doszczepić po to, żeby mogły owocować, po to, żeby się mogły rozwijać, żeby mogły zyskać pełnię życia. To wychodzenie nazywamy ewangelizacją. I kiedyś spytano matki Teresy z Kalkuty, co to znaczy ewangelizować i ona powiedziała, że ewangelizować to najpierw mieć Jezusa w sercu, a potem sprawić, by urodził się w sercu drugiego człowieka. To w nas może wywoływać jakieś opory, obawy,
No bo można przecież zostać odrzuconym. Ktoś może nie usłyszeć tego, czym się dzielimy. Ktoś może w ogóle wyśmiać to, co dla nas jest cenne, co dla nas jest święte, co jest treścią naszego życia. I ktoś może wyśmiać zasady, którymi się kierujemy. Ktoś może w ogóle wyśmiać istnienie Boga. Papież Franciszek w adhortacji Ewangelii Gaudium, kiedy mówi o ewangelizacji, to mówi, że to jest bardzo naturalna sprawa. Mówi, przecież jeżeli kogoś kochamy, to chcemy o nim mówić. Mówi, nie da się nie mówić o tym, kogo się kocha. Ci, którzy są w związkach małżeńskich, narzeczeńskich, którzy są parami, mogą sobie przypomnieć, jak się poznali. I że to raczej nie było, to nie była jakaś nowina, którą chcieliście kryć przed innymi. A jak już w ogóle są oświadczyny i dziewczyna ma pierścionek zaręczynowy, staje się narzeczoną, no to też robi wszystko, żeby ten pierścionek zauważyć. Jak jechałem tutaj, to mi się przypomniało, mówię, kto to był? I przypomniało mi się, że to była moja siostra. Ja nie wiedziałem o zaręczynach, spotkałem ją i ona coś podawała mi, ale tak cały czas wymachiwała tą ręką, że ja mówię, o co jej chodzi? I dopiero po chwili patrzę, mówię, o, pierścionek. Ona, no. No właśnie, tą miłością chcemy się dzielić. Nie zatrzymujemy tego tylko dla siebie, ale chcemy pokazać to światu. I papież mówi, że no dokładnie tak samo jest z Jezusem. Skoro On jest dla nas tak ważny, skoro Go kocham, to nie potrafię o Nim nie mówić. Ale papież jest realistą. I mówi, może się zdarzyć tak, że jeszcze tego nie czuję. Może być tak, że mam jakieś opory. Mówi, to wtedy co robić? Prosić Boga, żeby odnowił we mnie ten zachwyt. Po to, żebym na nowo, no właśnie w odświeżony sposób popatrzył na Boga, popatrzył na Jezusa, popatrzył na moją relację z Nim. By się znowu Nim zachwycił, bo z tego zachwytu idzie ewangelizacja. Ciekawe są statystyki Kościoła. Parę dni temu w ogóle pojawiły się nowe, zaktualizowane. Mniej więcej będę podawać takie okrojone, zaokrąglone dane. Na świecie jest ponad 2,5 miliarda chrześcijan, ponad miliard katolików i w tej grupie mamy około 5 tysięcy biskupów. Mnie to zaskoczyło, bo wyobrażałem sobie, że biskupów jest o wiele więcej. Jest 410 tysięcy księży i ponad 600 tysięcy sióstr zakonnych. Te siostry to mnie zaskoczyły, że ich jest tak dużo. Natomiast nawet gdybyśmy te wszystkie liczby dodali do siebie, pomnożyli razy 2, 3, 4, dodali nawet papieża, to i tak okaże się, że nie przebijemy największej grupy w Kościele. Czyli was, czyli ludzi świeckich. Pamiętam, że kiedy byłem w nowicjacie, to przygotowywaliśmy się wtedy do egzaminów wstępnych na studia i musieliśmy przeczytać wtedy taki krótki dokument kościelny Christi Fideles Laici o chrześcijanach świeckich, o misji chrześcijan świeckich. I ja pamiętam, że jak go przeczytałem, to był czerwiec, czyli już za mną tam 10 miesięcy nowicjatu, to ja miałem takie poczucie, kurczę, gdyby mi ktoś dał to wcześniej do ręki, to ja bym może w ogóle do nowicjatu nie przyszedł. Nie? Jak zobaczyłem, jak wspaniała jest misja ludzi świeckich w świecie, jak zdałem sobie z tego sprawę, ktoś mi to pokazał, to ja mówię, wow, nie trzeba zostawać zakonnikiem, można robić takie wspaniałe rzeczy. Jesteście świeccy, to znaczy żyjecie w świecie. Pewnie my z księdzem Wojtkiem też żyjemy w świecie, to jest oczywiste. Ale to określenie, to słowo no bierze się z tego, że nie żyjecie w klasztorach. Pewnie my też w świecie uczestniczymy, też robimy zakupy, ja kupuję chleb, nie wiem, płacę rachunki, jasna sprawa. Ale wy w tym życiu jesteście no, tak mocno wszczepieni w tą codzienność, w wasze życie zawodowe, rodzinne. Angażujecie się w różne grupy społeczne, w różne wydarzenia. I Kościół mówi, że waszym zadaniem, waszą misją w tym wszystkim jest być pośród tych wszystkich spraw świadkami Jezusa. Nie tracić pośród tych wszystkich codziennych obowiązków, zaangażowań, nie tracić z horyzontu Jego. Nie pamiętać o tym, że w każdej chwili tego mojego życia ja jestem chrześcijaninem.
jestem uczniem Jezusa. Chrześcijanin to moja tożsamość. Moje wybory, dom, praca, wszystko jest chrześcijańskie. Jest taki list ze starożytności pochodzący, którego autora nie znamy, ale wiemy, do kogo był zaadresowany. Ja wiem, że cudzych listów się nie czyta, ale ten czytamy w kościele długo już. Autorem nie wiemy, kto był, natomiast nadawcą, adresatem tego listu był Diognet. I ten list mówi w ogóle o chrześcijaństwie, o uczniach Jezusa i mówi w pewnym miejscu takie słowa, które no, są wspaniałe. Jak ja pierwszy raz je przeczytałem, to po prostu się zachwyciłem i czytałem znowu i mówię, przecież to jest genialne. On pisze tak. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Prawda. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie odróżnia się niczym szczególnym. A przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają te przedziwne prawa, jakimi się rządzą. I na końcu pisze, czym jest dusza w ciele, tym są chrześcijanie w świecie. Używamy tego samego języka polskiego. Ktoś może powiedzieć, że mamy w kościele łacinę, ale wcześniej używano ją w całym cesarstwie, więc to nie był jakiś obcy język. Nie różnimy się naszym ubraniem. Ja mam sutannę, ale pod spodem mam normalne spodnie, normalny t-shirt i normalny sweter. Nie różnimy się jakoś naszymi zwyczajami, obyczajami, miejscami pracy. Wykonujemy te same zawody, które wykonują ludzie, którzy w Jezusa nie wierzą. Ale nasze postępowanie uzewnętrznia to, czym żyjemy. Naszym życiem pokazujemy te wartości, które wybieramy. Naszymi decyzjami pokazujemy innym Ewangelię, którą przyjmujemy od Jezusa. Moje codzienne postępowanie, moja codzienna miłość świadczą o tym, kim jestem. Diognet mówi, że czym jest dusza w ciele, tym są chrześcijanie w świecie. Wiemy, że ciało bez duszy nie żyje, ciało bez duszy umiera. Dusza daje życie. Kiedy Sobór Watykański II mówi o misji ludzi świeckich, to mówi, że jesteście jak zaczyn, który przemienia świat od środka. Wiemy, czym jest zaczyn. Trochę ciasta, chleba z poprzedniego wypieku. Dodajemy go, to jest mąka i woda, tylko że sfermentowane. Dodajemy to do mąki i wody niesfermentowanej i kiedy to sobie wyrośnie, włożymy to do pieca, no to wyciągamy potem piękny, smaczny, chrupiący chleb. Nie? Bez tego zaczynu byłby placek, byłby jakiś podpłomyk. Pewnie można się tym najeść, ale nikt się tym specjalnie nie zachwyca. Natomiast kiedy się dostanie taki świeży bochenek chleba z piekarni albo ktoś upiecze, ojejku, no to przecież można zjeść bez masła połowę nawet, bo to jest tak dobre. Waszą misją jest w taki sposób nadawać światu, który jest wkoło nas, życiu innych ludzi smak. Pokazywać, że to nasze życie na ziemi ma smak, że ono ma sens, że ono może być wspaniałe, że może być piękne, że może być źródłem naszego szczęścia i szczęścia innych ludzi. Kiedy kupujemy jakieś urządzenie elektryczne albo elektroniczne, to mamy do niego zawsze dołączoną instrukcję obsługi. I tam zwykle ostatni rozdział jest poświęcony usterkom i tym, jak w łatwy sposób można je rozwiązywać. I zawsze jest taki pierwszy punkt, który mnie zawsze bawi w równy sposób, bo tam jest napisane, że jeżeli tam urządzenie nie działa, to pierwsze co zrobić, to sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do prądu. No, oczywista rzecz. Ale słuchajcie, zdarzyło mi się, naprawdę, kiedy byłem w seminarium, umówiliśmy się z kolegą, że zobaczymy jakiś tam film razem. No i 15 minut przed umówioną godziną on przychodzi do mnie i mówi, słuchaj Patryk, klapa, nie oglądamy, odtwarza się popsuł. To jeszcze był czas DVD, nie było jeszcze Netflixa. Ja mówię, aha, ale ty wiesz, jesteś taki bardziej techniczny, więc chodź, zobacz, może coś tam się uda z tym zrobić. No i poszliśmy na dół, rzeczywiście pilot nie działa, wymieniliśmy baterię, nie działa, próbuję coś tam nacisnąć, nic się nie dzieje. I tak mnie coś tknęło, zaglądam i mówię, Dawid, do prądu trzeba to jeszcze włączyć. No i wtyczkę włożyliśmy do kontaktu. Oczywiście wszystko zadziałało, 2 godziny oglądaliśmy film, wszyscy się cieszyli.
Potrzebujemy instrukcji obsługi. Kiedy myślimy o ewangelizacji, to też różne takie instrukcje obsługi mamy. Ja bym chciał Wam dzisiaj podzielić się jedną z Wami i jedną Wam zaproponować. To jest taka metoda ewangelizacyjna, którą wymyśliły komórki parafialne, takie ewangelizacyjne wspólnoty, które powstały we Włoszech. Komórki to są grupy małe chrześcijan należących do tej samej parafii, ludzi, którzy się razem w ciągu tygodnia też w małych grupach spotykają w swoich domach po to, by się modlić, by dzielić się wiarą, by dzielić się swoim życiem, ale też by ewangelizować. I my w Niniwie, w tym naszym duszpasterstwie młodzieży, trochę przejęliśmy tę metodę, nazywając ją po swojemu czteropasmówką. Jechałem do Was, to maksymalnie były 3 pasy i pobocze, ale są takie miejsca, wiemy, gdzie tych pasów jest więcej. Wiadomo, jaka jest zasada, kiedy jedziemy drogą i pasów jest więcej, to zawsze trzymamy się prawego, a na następny wjeżdżamy dopiero, kiedy ktoś jedzie wolniej i chcemy go wyprzedzić. I tak też troszeczkę wygląda ta nasza metoda. Są jakieś 4 kroki i do każdego, każdy następny robimy, kiedy ten pierwszy już troszeczkę potrwa. Przejdę od razu do rzeczy, nie będę tak mówić w powietrzu. Pierwszym krokiem jest modlitwa. Polega to na tym, żeby znaleźć w swoim otoczeniu jakąś osobę, która nie ma relacji z Jezusem i zacząć się za nią modlić. To może być osoba, którą może znamy, bo wiemy, że była ochrzczona, może nawet byliśmy gdzieś tam razem, pierwsza komunia, bierzmowanie, jakiś ślub, coś innego, chodziliśmy razem do kościoła, ale wiemy, że teraz jakoś droga tej osoby się z Panem Bogiem rozeszła zupełnie. Więc pierwszy krok to jest znalezienie takiej osoby i szczera, codzienna, gorliwa, wytrwała modlitwa za nią. Taka prośba do Pana Boga też, żeby otwierał jej serce, otwierał jej oczy, żeby je rozszerzał, żeby też właśnie ona potrafiła dostrzec te głębokie pytania, które każdy z nas sobie zadaje. Po co tu jestem? Jaki jest sens mojego życia? Nie, czy Pan Bóg jest, czy Go nie ma? Co stało się z moją wiarą? Pierwszy krok, pierwszy pas tej drogi, którym jedziemy do samego końca tak naprawdę, to jest modlitwa. Po jakimś czasie do tej modlitwy dokładamy jeszcze jedną rzecz. Tym drugim krokiem jest nasza służba. Służba, czyli to, że dla kogoś jestem za darmo dobry. Służba, czyli to, że komuś poświęcę może swój czas, może kogoś obdaruję swoją uwagą, może będę się z nim spotykać raz na jakiś czas po to, żeby wypić kawę, herbatę, porozmawiać. Może z kimś będę, nie wiem, wracając skądś z pracy, z jakiegoś innego miejsca, jakiś czas tej drogi razem towarzyszyć. Za darmo jestem dla kogoś dobry. Tylko nie z wyrachowania, że ja teraz mam taką metodę ewangelizacji, więc tu będę mu służyć, tylko z rzeczywistej troski, że ja chcę, żeby przez moją dobroć ten człowiek doświadczył, że Bóg jest dobry. Żeby przez moją troskę ten człowiek mógł doświadczyć, w jaki sposób Pan Bóg troszczy się o każdego z nas. I te dwa pierwsze kroki, one są zależne od nas. Od nas zależy, kiedy zaczniemy się modlić, od nas zależy to, kiedy dołączymy do tego służbę. Natomiast na trzeci krok trzeba zaczekać, aż ta druga osoba zareaguje. Bo trzecim krokiem jest świadectwo. Świadectwo, które polega na tym, że w pewnym momencie ktoś pyta, czemu ty żyjesz tak, jak żyjesz? Dlaczego ty jesteś dla mnie dobry? Nie? Czym ty się kierujesz w życiu? I nie chodzi o to, żeby odpowiadać w jakiś taki sposób wyuczony, żeby teraz jakąś katechezę o tym, czym jest chrześcijaństwo i wiara, komuś wygłosić, tylko żeby szczerze podzielić się, tak jak każdy z nas potrafi. Przecież to jest nasze życie, przecież to jest to, co jest dla nas cenne. Tak jak każdy to czuje, tak jak każdy to przeżywa. Kim jest dla mnie Bóg? Co On dla mnie zrobił? Co On dla mnie znaczy? Jak ta moja relacja z Nim wyglądała? Jak się kształtowała? W jakim momencie teraz jestem? Ważne, żeby to było szczere. To może być proste, to może być krótkie, ale ważne, żeby było szczere, żeby powiedzieć, jakiego Boga odkrywam, jakiego Boga znam i co On rzeczywiście, w jaki sposób On rzeczywiście wpływa na moją codzienność. Ktoś może to przyjąć, ktoś to może odrzucić. To nie znaczy, że to będzie porażka, bo nasza misja będzie ukończona.
A tu też trzeba się przygotować. Święty Paweł, wielki misjonarz, pamiętamy, idzie do Aten i mówią: posłuchamy Cię innym razem. Ale spróbował. Nie ominął stolicy. Czwarty krok, ostatni, to zaproszenie. Zaproszenie do wspólnoty. To może być wspólnota parafialna, to może być dar, to może być jakaś inna wspólnota formacyjna, do której należę. To w sumie też może być wspólnota rodzinna, jeżeli w domu mamy taką atmosferę, że i się razem modlimy i o Panu Bogu rozmawiamy, no to czemu nie? Modlitwa, służba, świadectwo i zaproszenie. Może jest tak, że słysząc o tym, już macie w głowie właśnie jakieś twarze, jakieś osoby. Już myślicie o kimś, kto rzeczywiście, o kogo można by się zatroszczyć, kto rzeczywiście kiedyś był i gdzieś zniknął Panu Bogu z horyzontu. Albo raczej Pan Bóg z jego horyzontu zniknął, bo my z horyzontu Pana Boga nigdy nie znikamy. No to może warto dzisiaj zacząć się za niego modlić, a w krótkim czasie dołączyć do tego jeszcze służbę, dołączyć do tego miłość. Życzmy sobie, byśmy to wszystko, co odkrywamy o Panu Bogu, co odkrywamy o nas, o naszym byciu w Kościele, potrafili przekuć na naszą codzienność, żeby to kierowało naszymi codziennymi decyzjami, naszym zachowaniem, naszym życiem, żebyśmy rzeczywiście byli wszędzie, gdzie jesteśmy i gdzie nas życie prowadzi, świadkami tego, że Bóg jest i że jest dobry i że nie zapomina, że kocha, że my dla Niego jesteśmy ważni. Życzmy sobie, by przez nas, przez naszą codzienność, dzięki niej Królestwo Boga rozwijało się w świecie. W końcu byśmy wszędzie, gdzie jesteśmy, gdzie nas Pan Bóg posyła, byli zaczynem miłości, dobra, przebaczenia, radości i pokoju. Tego wam i sobie życzę. Niech tak się stanie. Amen.